Mieszkańcy Długojowa protestują. Politycy reagują na raport grupy C40 Cities. Nowe autobusy wyjadą na ulice miasta. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Przeprawa przez głębokie doły, kałuże, a czasem brodzenie w wodzie sięgającej powyżej kostek. Tak wygląda droga do domu mieszkańców ulicy Skrzydlatej w Radomiu. Dziś apelują, żeby Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji utwardził ten odcinek. Dla mieszkańców ulicy Skrzydlatej każdy powrót do domu oznacza niepokój i niepewność, czy uda się przejść suchą stopą. Na odcinku gruntowym powstały głębokie doły i nawet niewielkie opady deszczu powodują, że droga staje się niemal nieprzejezdna. Najgorszy moment to jest zima, końcówka zimy, kiedy przychodzą roztopy. Nie daj Boże jeszcze większe jakieś opady deszczu. No to droga się robi po prostu tragiczna. Powstają gigantyczne doły, powstają kałuże, których też nie wiadomo, jaka głębokość jest dokładnie. Strach wjechać. Druga sprawa, tak jak mamy dzieci w wieku szkolnym, które muszą dojeżdżać, dochodzić do 19 i 19 mamy dojeżdżać do szkoły, no to niestety spodnie są codziennie do prania, buty brudne po prostu w błocie. Trudności w poruszaniu się to jednak nie wszystko. Dla pana Ryszarda jazda samochodem skończyła się jego poważnym uszkodzeniem. Niedawno miałem właśnie taki przypadek, przejeżdżając po tych właśnie dziurach na naszej ulicy. Mój samochód się popsuł, to znaczy pękło mi zawieszenie. Bo tutaj szybciej jak 5 na godzinę, nawet nie wiem, czy 5 na godzinę można przejechać przez tą drogę. Mieszkańcy nie oczekują wiele, chcą tylko mieć bezpieczny dojazd do domu. Oczekujemy większego zaangażowania i ustalenia terminu, kiedy możemy spodziewać się przynajmniej utwardzenia kruszywem tej drogi. Stan ulicy, jak widać, jest dramatyczny. Dzieci nie mogą dojść do szkoły, my nie możemy dojechać do pracy, zawieźć dziecka do przedszkola, do żłobka. Ulegają uszkodzeniu nasze auta, więc bardzo prosimy o skonkretyzowanie rozmów z miastem i ustalenie daty realizacji. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Co roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dwa razy do roku przeprowadza tak zwane profilowanie, czyli wysypywanie dróg kruszywem, celem tego, aby po prostu mieszkańcom danych ulic jeździło się po tych drogach wygodniej, aby nie stwarzały one niedogodności w formie chociażby wielkich kałuż, błota i tego podobnych sytuacji. Taka możliwość oczywiście istnieje. Na wiosnę będziemy na takie utwardzanie, myślę, że już niebawem, wykonywać. Oczywiście muszą być też odpowiednie warunki pogodowe, o tym należy pamiętać. Większy problem jest z utwardzeniem ulicy. Część ulicy Skrzydlatej należy do miasta. Natomiast część znajduje się na działkach prywatnych. Problem ulicy Skrzydlatej jest szalenie prosty. Chodzi po prostu o zalewanie tej ulicy, o to, że woda w ulicy Skrzydlatej stoi. Jest możliwość wykonania takiego powierzchniowego odwodnienia tej ulicy. Natomiast aby do tego doszło, musimy mieć faktycznie część tego gruntu, który leży na działkach prywatnych, odstąpiony. W tej sprawie interweniowali również radomscy radni. Wiceprezydent Mateusz Tyczyński zadeklarował na ostatniej sesji Rady Miejskiej, że wkrótce zostaną wykonane doraźne prace, by utwardzić drogę. Platforma Obywatelska chce ograniczyć wolność decydować, co mamy jeść, czym jeździć i jak się ubierać, twierdzi poseł Marek Suski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali raport C40 Cities. Raport C40 Cities zakłada, że do 2030 roku mielibyśmy ograniczyć ilość spożywanego mięsa do 16 kg rocznie na osobę, 90 kg na biału, zakupu 8 sztuk ubrań czy lotów samolotem maksymalnie raz na 2 lata. Politycy Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej skrytykowali te propozycje. Platforma Obywatelska chce bardzo ograniczyć wolności obywatelskie. Chce za nas decydować, co mamy jeść,
jak się mamy ubierać, a właściwie nie ubierać, czym mamy jeździć, a docelowo chyba chodzić na piechotę albo na rowerach, bo ambitny plan to zero samochodów. I też koniec z turystyką, no bo jak jeden lot na parę lat, nie wiadomo tylko czy w jedną stronę, czy może w tą i z powrotem, to tak na dobrą sprawę jest zlikwidowanie przemysłu turystycznego. Poseł Marek Suski zwrócił się również do władz Radomia z pytaniem, czy w przyszłości zamierzają wprowadzić te ograniczenia. Chcemy też zapytać pana prezydenta Witkowskiego, czy te ograniczenia, które wprowadza Warszawa i miasta, które są w tym programie, kierowane przez Platformę Obywatelską, no bo Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy, czy również w Radomiu tego rodzaju szaleństwa będą wprowadzane. Senator Wojciech Skurkiewicz mówi, że te cele to utopia. I to są obszary, które zapewne Platforma Obywatelska, również i sojusznicy, szczególnie z lewicy, będą chcieli w Polsce wprowadzać. Nie ma na to zgody z naszej strony, nie ma na to zgody ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Andrzej Kosztowniak dodał, że wprowadzenie w życie celów z raportu C40 Cities będzie miało poważny wpływ na światową gospodarkę. Nie tylko miliony Polaków, ale setki milionów ludzi na świecie musiałoby w ciągu jednej chwili nie tylko zmienić swoje nawyki żywieniowe, o których tutaj Platforma mówi, ale przede wszystkim całkowicie przemodelować swoje życie. Ci ludzie musieliby z dnia na dzień znaleźć inną formę na życie. Organizacja C40 Cities zrzesza prawie 100 prezydentów i burmistrzów miast na całym świecie. Chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym. W środę na ulicę Radomia wyjadą dwa nowe autobusy elektryczne. Będą obsługiwały linię numer 7. W najbliższych miesiącach do naszego miasta trafią jeszcze 4 takie autobusy. Nowe autobusy Solaris są niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są klimatyzowane, mają zainstalowany monitoring oraz ładowarki USB. Jednorazowo mogą zabrać 131 osób, w tym 40 na miejscach siedzących. Na trasę wyjadą już w środę 8 marca i będą obsługiwać linię numer 7. Zakup był możliwy dzięki temu, że braliśmy udział w programie Zielony Transport Publiczny, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj całkowity koszt tego przedsięwzięcia to było 19 milionów 800 około, z tego 12 milionów 600, proszę Państwa, dostaliśmy dotacji. W ramach wspomnianego projektu do Radomia trafią jeszcze 4 autobusy elektryczne, 2 w maju i 2 w sierpniu. W sumie po ulicach naszego miasta będzie jeździło już 25 elektrycznych autobusów. To pokazuje naprawdę olbrzymi postęp i olbrzymią zmianę, jaką dokonaliśmy w zakresie zmiany taboru komunikacji publicznej, stawiając mocny akcent na to, że ta komunikacja, że nasz tabor musi być przede wszystkim ekologiczny. Łączna wartość dotychczas pozyskanych przez MPK oraz gminę miasta Radomia dotacji na zakup autobusów elektrycznych wynosi blisko 54 miliony złotych, przy wartości zamówień przekraczającej 68 milionów złotych netto. Spółka zapowiada, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będzie starała się o pozyskanie funduszy na zakup kolejnych nowych pojazdów. 8 marca rusza nabór do trzeciej edycji Szkoły Lidera. To stacjonarne, kompleksowe szkolenie skierowane do kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych lub usługowych wspierających produkcję. Ma pomóc skutecznie zaplanować proces transformacji cyfrowej. Jak piszą organizatorzy, budujemy u menadżerów kompetencje do kreowania liderów cyfryzacji w ich firmach. Program dzieli się na moduły dotyczące biznesowych, organizacyjnych i technologicznych aspektów transformacji. Kluczowy element kursu polega na opracowaniu indywidualnej strategii transformacji dla firm biorących udział w projekcie Szkoła Lidera. W programie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie kraju, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. To, co istotne, my się też wpisujemy w założenia, które stawia Komisja Europejska i Unia Europejska, dlatego że strategia Unii, tak zwana droga do cyfrowej dekady do 2030 roku, wskazuje jako cel, że między innymi 75% przedsiębiorców działających na terenie Unii powinno korzystać na przykład z usług chmurowych.
a nie da się zbudować świadomego funkcjonowania bez odpowiedniej kompetencji. Szkoła Lidera to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, właścicieli firm, menadżerów i osób odpowiadających za kluczowe procesy technologiczne lub biznesowe. Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie Platformy Przemysłu Przyszłości w procesie transformacji cyfrowej. Udział w Szkole Lidera to też szansa na wzmocnienie pozycji firm na rynku. Wspiera on właśnie przedsiębiorców, a dzięki właśnie wspaniałej współpracy, którą możemy realizować i jest ona naprawdę bardzo intensywna właśnie dzięki Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, otwieramy nowe możliwości dla naszych przedsiębiorców. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W ramach Szkoły Lidera przewidziano blisko 200 godzin szkoleniowych, między innymi z zakresu projektowania nowoczesnych modeli biznesowych, kreowania wartości w gospodarce cyfrowej, zarządzania procesowego czy zagadnień Smart Product, Smart Factory i Service Design. Formularze zgłoszeniowe można składać mailowo na adres szkolenia@fpp.gov.pl. Termin składania zgłoszeń rusza 8 marca o godzinie 8 i potrwa do 31 marca. Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, oznajmił, że po raz kolejny spółka Enea Nowa Energia przegrała z nim w sądzie. Stwierdził, że jest to kosztowna porażka dla Siwaka i Czabana. W czwartek 2 marca Sąd Apelacyjny w Lublinie postanowił oddalić zażalenie spółki Enea Nowa Energia oraz zasądzić na rzecz pozwanego Konrada Frysztaka zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Chodzi o opłaty i wydatki poniesione przez stronę w toku postępowania. To jest dobry również moment na to, by powiedzieć, ile publicznych pieniędzy, bo tak trzeba traktować, ta spółka jest spółką Skarbu Państwa, wydała Enea Nowa Energia. Przypomnę, osobą, która podpisała się pod tym pozwem, był nie kto inny jak pełnomocnik umocowany przez pana prezesa, ówczesnego prezesa Krzysztofa Czabana. Wspólnie z moją pełnomocnik, szanowni państwo, podsumowaliśmy same kwestie opłat sądowych, ale również zasądzonych, choć nieprawomocnych kosztów zastępstwa procesowego. I szanowni państwo, jakieś było moje zdziwienie, kiedy z tego wyszła nam kwota rzędu około 16 tysięcy złotych za same koszty zastępstwa procesowego, koszty opłat od pozwów. I to nie jest koniec. Nie wiemy, ile spółka wydała na wynajęcie prawników. Przypomnijmy, w maju 2021 roku spółka Enea Nowa Energia wezwała posła Platformy Obywatelskiej Konrada Frysztaka do przeprosin za rozpowszechnienie fałszywych informacji oraz uiszczenie kwoty 100 tysięcy złotych na działalność statutową Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc. Powodem było wystąpienie posła w trakcie posiedzenia Sejmu, do którego doszło 19 maja 2021 roku. Poseł nie spełnił postulatów Enei Nowa Energia, stąd też spółka pozwała go do sądu. W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.